Marek Szafrański, witam Państwa dziś z Poznania, dokładnie z Urzędu Wojewódzkiego. Jest z nami wojewoda Zbigniew Hoffmann. Dzień dobry. Panie wojewodo, przyjechaliśmy do Pana, bo coś Pan ten Konin omija trochę. Ale panie doktorze, w żadnym wypadku. Konin jako ważne miasto w Ustawie Wielkopolskiego, oczywiście leży mi na sercu. Myślę, że czas na wizytę przyjdzie, to niewątpliwie. Aczkolwiek no, niekoniecznie trzeba wizytować miejsce, żeby posiadać rozeznanie co do jakichś problemów, które dotyczą na przykład miasta Konina, więc, ale obiecuję, że odwiedzę miasto Konina. Niewątpliwie myślę, że będzie ku temu wiele powodów w najbliższym czasie. Właśnie jednym z tych problemów to jest właśnie ten problem, który mamy z sektorem paliwowo-energetycznym. Jak się Pan wojewoda zapatruje na te kwestie dotyczące budowy odkrywki Ościsłowo? No to jest rzeczywiście bardzo, no tak jak Pan redaktor powiedział, sektor pewien, nazwijmy to paliwowy, rzeczywiście to jest bardzo ważna rzecz, bo to jest niewątpliwie wehikuł rozwoju gospodarczego, no ale w przypadku akurat Ościsłowa to wymaga dość głębokiej refleksji i analizy. Ja nie będę ukrywał, że jakby to powiedzieć dyplomatycznie, kwestie własnościowe tutaj mnie dosyć mocno zajmują. Tym tematem rzeczywiście zajmujemy się już od dłuższego czasu. Poddajemy to dosyć dogłębnej analizie, ale kwestie własnościowe, no, byłem na Barbulce, już jest to taki temat dosyć, bym powiedział, trudny. Musiałbym się dość kategorycznie wypowiedzieć, a chciałbym zachować jakąś dyplomację w tej materii, więc pan redaktor wybaczy, ale może przyjdzie taki moment, że będę mógł powiedzieć coś więcej, bo teraz musiałbym być może powiedzieć zbyt gwałtownie, a nie chcę tego robić. Czyli rozumiem, że jakieś rozmowy z właścicielem się toczą. To pan redaktor powiedział. Panie wojewodo, kilka razy już pytałem pana wojewodę przez tutaj pana osobę w sprawie radnego Konina, Karola Skoczylasa, o to jego zarabianie pieniędzy w jednostkach organizacyjnych miasta i w spółkach miejskich. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Znaczy, może nie tyle moje stanowisko, bo wojewoda podejmuje tą ostateczną decyzję, bo mówimy oczywiście tutaj w kontekście mandatu pana radnego, no bo nie ma się co oszukiwać. Rzeczywiście analiza mojego wydziału, który za to odpowiada, wydziału prawnego, dobiega już końca. Myślę, że możemy się stosunkowo nieodległej przyszłości, nawet bliższej niż dalszej przyszłości spodziewać mojej decyzji, więc ja siłą rzeczy no nie będę w tej chwili uprzedzał tej decyzji, nie będę o tym mówił, ale jestem już bardzo bliski podjęcia. Oczywiście jest określona procedura, przez którą trzeba przebrnąć. Wydział zwrócił się do miasta Konina o przedłożenie odpowiednich dokumentów. Zostały przedłożone te dokumenty, czyli dokumentacja jest w dyspozycji wydziału i powiem tyle, że nieuchronnie w stosunkowo niedługim czasie Państwo poznacie moją decyzję w tej kwestii. Jak się układa współpraca wojewody z władzami miasta? Ostatnie wydarzenia z roku, który za nami, które akurat miasta Konina nie dotknęły na szczęście w takim wymiarze, myślę oczywiście o nawałnicach, gdzie myśmy wypracowali taką formułę, nieprzypadkowo właśnie od tego zaczynam, myśmy wypracowali taką formułę bezpośrednich wideokonferencji z samorządowcami. No myślę, że bardzo też jako pewien instrument wpłynęła na dobre relacje. Ja w ogóle nie narzekam na relacje z samorządami i to samo odnoszę do miasta Konina. Jestem bardzo zadowolony i content. Mimo jak mówię, zdarzają się różnice polityczne, ale kwestią fundamentalną jest wspólny interes, czy interes Wielkopolan. I tutaj trzeba jakby o tych różnicach politycznych nie tyle zapominać, bo jakby każdy z nas ma różne konotacje polityczne. Ja reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale interesuje mnie też przede wszystkim interes Wielkopolan, w tym interes mieszkańców Konina i powiatu konińskiego. I to jest odpowiedź na pytanie pana redaktora. Mogę powiedzieć, że z samorządem miasta Konina mi się współpracuje dobrze. No tych tarć politycznych nie będzie w tym roku, bo to jest specyficzny rok, rok wyborczy. To jest rok wyborczy, ale o czym też dzisiaj powiedziałem na spotkaniu, to jest też rok dwóch wielkich rocznic, czyli stulecia odzyskania niepodległości przez nasze państwo i stulecia ruchu powstania wielkopolskiego. Więc myślę sobie, że kampania wyborcza, która oczywiście generuje, ale to jest coś naturalnego. Różnice są, ale musimy się dogadywać dla dobra wspólnego. Ale kampania jest takim momentem, kiedy rzeczywiście ten spór być może nabiera większych rumieńców i emocji. I pewnie będzie teraz też tak, no bo nawet powiedziałbym, że byłbym głęboko zaniepokojony, gdyby tego sporu nie było, no bo na tym polega kampania wyborcza i działalność polityczna w tym kontekście. Ale myślę sobie, że rolą wojewody będzie raczej gasić pewne ewentualne problemy, nie zapominając oczywiście o tej legitymacji politycznej, którą noszę ze sobą.
pewnie będzie pan wspierał kandydata PiS-u w wyborach. Niewątpliwie będę wspierał wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Tak na koniec, panie wojewodo, bo rozmawialiśmy przy stole, że trochę pana wojewody ostatnio jest mniej. Jakaś cud dieta wojewody? No, jak pan redaktor tak to postrzega. Dieta nie, bo mam dosyć ograniczoną wiarę w tak zwane diety cud, ale nie ukrywam, że zacząłem może nieco bardziej dbać o, nie wiem, kulturę fizyczną czy sylwetkę. Jeżeli to jest dostrzegalne, no to się cieszę, bo są jakieś skutki. Dziękuję za rozmowę, do zobaczenia w koniec. Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo.